Państwa, ja trochę inaczej na to spojrzę, niż do tej pory to było pokazywane i z czym Państwo się spotkaliście, ponieważ spojrzę na to od strony konstruktora. Nie od strony, powiedzmy, zaawansowanej jakiejś informatyki dosyć złożonej, tylko od strony konstruktora, podkreślam. Zazwyczaj archiwa są traktowane jako zbiór szpargałów pokrytych kurzem, w środku gniazdujące gryzonie. Tak mniej więcej sobie to wyobrażamy. Ale w istocie rzeczy archiwum jest bardzo ciekawą rzeczą od strony konstrukcyjnej. I chciałbym od razu Państwa uraczyć tutaj w naszej podróży rozwiązaniami technicznymi, które nieskromnie powiem. Jest to pierwsze na świecie archiwum archiwum, które właśnie tutaj z kolegą Krzysztofem Maraskiem zbudowaliśmy. Ja wiem, że to trochę zabrzmi megalomańsko, ale naprawdę jest to pierwsze na świecie archiwum zbudowane jako archiwum. Gdzie to się mieści? Zazwyczaj, proszę Państwa, wszystkie systemy składają się z dwóch elementów. Z części akwizycyjnej i z części dystrybucyjnej, o czym kolega przed chwilą tutaj nawet to pokazał i powiedział. Nasze archiwum tak naprawdę jest łącznikiem pomiędzy tymi dwoma elementami. I może być wsadzone do systemów scentralizowanych, choć nie należy w tej chwili zalecać budowy systemów scentralizowanych, gdzie tego nie należy robić. Raczej spotykać się będziemy częściej z systemami rozproszonymi, gdzie po prostu już wszystkie te techniki zaczynają być nieadekwatne. Takim największym systemem rozproszonym, z jakiego Państwo korzystacie, zapewne codziennie, od 20 lat są gogle. Prawda? I one są zupełnie inaczej zbudowane niż konstrukcje, które do tej pory zazwyczaj były omawiane, czyli jakaś centralna baza danych, inne tego typu rzeczy. To zazwyczaj centralna baza danych, w ogóle bazy danych, relacyjne bazy danych, już przez różnych autorów, Whitesfielda między innymi, mam taką czwarte wydanie przy sobie, nawet książki mogę Państwu pokazać, zresztą polecam, bardzo ciekawa książka, to jest myślenie obiektowe w programowaniu. Do kamery. Tak? Ale nie wiem, czy wolno, bo to nie chodzi mi o reklamę, tylko chodzi o stosunek autora. Nazywane to jest już w tej chwili, proszę Państwa, reliktami. Raczej przechodzi się na systemy rozproszone. Dlaczego systemy medyczne są rozproszone? Dobre pytanie. Postaram się to wyjaśnić. Aha, jeszcze te wszystkie aspekty, o których będę mówił, są w takim artykule dostępnym na Narodowym Instytucie Audiowizualnym, na stronach Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Ja tam aspekty fizyczne omówiłem, budowy archiwów głębokich i fizyki, jaka za tym stoi. Prawda? Ja podchodzę do tego od strony konstruktora, fizyka w zasadzie, na emeryturze. Pierwsza sprawa, że do czego ten system ma służyć, zanim dojdziemy, jak to jest rozproszone. Wydaje mi się, że najważniejsza rzecz, to tutaj kolega przed chwilą powiedział, gromadzone są dokumenty elektroniczne. Ja nie pytam, w jakim formacie one są gromadzone. Ja nie pytam, co one zawierają. Mnie to nie interesuje. Ja wiem tylko, że tych dokumentów powstaje ileś. Tak. I te dokumenty chcę położyć do tego naszego elementu, który będziemy nazywali dalej archiwum. Pierwsza sprawa jest podstawowa. Zazwyczaj nikt nie mówi, czyje to są dokumenty. To nie są dokumenty szpitala. To nie są dokumenty przychodni. To nie są dokumenty Ministerstwa Zdrowia. To są dokumenty moje, pana, pani. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ja mogę powiedzieć, że ja nie chcę tych dokumentów, żeby szpital gromadził. I one mają być tam skasowane. No, medyczne nie. Tak, niestety, gdy pójdę do sądu, sąd wyrazi moją opinię. To się zdarzyło już na przykład w pewnym przypadku, ale nie będę teraz tego omawiał, bo nie mam czasu. Podejdźmy do struktur rozproszonych. Jak Państwo wiecie, tych jednostek medycznych jest mnóstwo w całej Polsce. Tak? Według dokumentu GUS-owskiego, który jedyny znalazłem w internecie, to jest ponad 300 milionów dokumentów tworzonych rocznie, tylko i wyłącznie w tych jednostkach, które podlegają NFZ-owi. A ile jeszcze jest tworzonych poza NFZ-em, czyli tam, gdzie nie ma finansowania z NFZ, na przykład
gabinety dentystyczne i tym podobne instytucje, to tego to już tutaj nie doliczono, ale pewnie jeszcze jest jakieś ze 150 milionów, można spokojnie doliczyć tych dokumentów. Jak Państwo widzicie, ten system jest niewątpliwie systemem rozproszonym, całkowicie rozproszonym po całym kraju. Jeżeli tam jest napisane około 600 szpitali, to znaczy, że na jeden powiat przypada 1,25 szpitala, tak? Jeszcze jedna uwaga. 2,6 miliona dokumentów miesięcznie to jest rzeczywiście wolumen, ale nie należy mieszać kwestii tego, co jako rozliczenie dostaje NFZ, a to, co jest tam dokumentacją faktyczną szpitalu, bo jedno z drugim w ogóle nie jest porównywalne. Nie, ja rozumiem. Wolumen jest znacznie większy. Znacznie większy po stronie szpitala. To jeszcze lepiej dla naszych celów. To jeszcze lepiej. Nie będę się spierał, im więcej, tym lepiej. Podejrzewam, że moglibyśmy tam dodawać jeszcze parę rzędów. Te struktury rozproszone, o których ja dzisiaj będę mówił, są rozproszone i zewnętrznie, i wewnętrznie. Struktura zewnętrznie nie trzeba omawiać, bo przed chwilą Państwo żeście już intuicyjnie wyczuli, że ona jest bardzo rozproszona, tak? Na terenie całego kraju, bo to jednostki medyczne, czy tam jak wszystko jedno, w końcu szpitale, przychodnie i tak dalej, to trochę jako jednostki medyczne, które coś tam generują. To one są wszędzie, one są rozproszone po terenie całego kraju. Ale nasza konstrukcja także jest rozproszona. Nasza konstrukcja bazuje na tak zwanej strukturze sieci danych. Mamy trzy takie struktury w zasadzie, w których występują po prostu serwery wewnętrznie. I te struktury, to te są bardziej znane, obliczeniowe czy strumieniujące. Tych strumieniujących struktur zazwyczaj też Państwo korzystacie, myślę, że dosyć często, jak na przykład YouTube, Impla, czy no nie wiem tam, Play, prawda? Które dystrybuują tutaj treści audiowizualne. Jaka jest nasza konstrukcja archi? Nasze archi jest archiwum długoterminowym. Długoterminowym to my tak podzieliliśmy, że jesteśmy w stanie zrobić konstrukcję stosunkowo tanio, do 50 lat mniej więcej przechowującą dane. Bo jeżeli na przykład będziemy mieli pliki, które są plikami powiedzmy audiowizualnymi, czyli tak zwanymi plikami dobrami kultury, no to te trzeba przechowywać w zasadzie bezterminowo, a to oznacza, że to jest praktycznie rzecz biorąc już wieczyste przechowanie. Ale to już zupełnie jest inna klasa konstrukcji. Ta konstrukcja jest konstrukcją długoterminową, czyli ona się idealnie nadaje do przechowania danych medycznych. Bo do 50 lat spokojnie można w tej konstrukcji dane medyczne przechowywać. To znaczy nie tylko dane, dowolne pliki po prostu. Ale to o tym za chwilę. Czym jest archiwum głębokie? Zazwyczaj ta część jest nazywana repozytorium. Jest to archiwum podręczne, inaczej zwane. Nasze archiwum jest archiwum głębokim. Czy to się różni? Może tak powiem tak. Jeżeli tu zginie jakikolwiek dokument w tym archiwum podręcznym, to nie ma straty. Tu nikt nie wkracza. Jak w YouTubie ktoś skasuje coś, to zapomnieć. W systemach telewizyjnych, dystrybucyjnych, jeżeli coś ktoś skasuje, też nie ma problemu. Zazwyczaj tam się kasuje, tak, po zużyciu treści się ją wyrzuca, zastępuje drugą treścią. Natomiast jeżeli zginie coś w archiwum głębokim, takim jak na przykład archiwum Raknowy, to od razu wkracza prokurator, 3 lata, tam z kodeksem jest i tak dalej. Taka jest różnica. Nasze archiwum jest archiwum głębokim i archiwum ostatecznym, to znaczy za nim już nic dalej nie ma. Tam już nie będzie żadnych kopii danych. Każde archiwum głębokie będzie działało nie na życzenie, tylko będzie działało na zamówienie. Różnica jest taka, że po prostu najpierw musimy zamówić konkretną treść, ta treść zostanie przeniesiona do bufora i dopiero wtedy możemy na życzenie ją ściągnąć. Ale ten proces trwa, dlatego że to jest archiwum głębokie, tak? Tak samo jak idziemy do archiwum Aknowy, to zazwyczaj trzeba się umówić najpierw wcześniej, a nie ma takiej sytuacji, że archiwista powie, wie pan, to pan sobie tam poszuka, tam jest na tej półce, tam powiedzmy od okna do drzwi, to co pan znajdzie ten dokument. Nie, takiego czegoś tam nie ma. Konkretny wolumen zamawiamy, idziemy do czytelni, dostajemy go dopiero w czytelni, ten konkretny wolumen. Teraz już bezpośrednio naszej konstrukcji. To jest konstrukcja, która składa się z tak zwanych węzłów, to są naprawdę serwery. Ta konstrukcja jest zbuforowana, czyli wszystkie dane, które są zapisywane i wyczytywane z naszego archiwum, są zbuforowane. Ten bufor pełni ważną rolę, mianowicie jest galwanicznym odcięciem możliwości wejścia ze świata do wnętrza samej struktury. Czyli nie można z tego zrobić na przykład routera i wejść sobie po prostu do samego wnętrza archiwum. Czyli wszystkie dane są przenoszone przez bufor.
Drugi element, który tutaj jest i za chwilę powiem trochę więcej na ten temat, to jest tak zwane inteligentne, intelligent power supply, czyli inteligentne zasilacze. To jest właśnie ta nasza nowość, którą wprowadziliśmy. I rzecz najważniejsza, jeżeli się projektuje elektronikę gdziekolwiek, to trzeba bardzo dokładnie pilnować jakości prądu. Jeżeli na przykład kondensator elektrolityczny w zasilaczu ulegnie uszkodzeniu, prąd zaczyna pulsować, to zazwyczaj potem już jest koniec z urządzeniem. Ono się zepsuje w którymś momencie. My bardzo tutaj pilnujemy. Dlaczego też służą te inteligentne zasilacze? Do tego, że one sterują włączeniem poszczególnych elementów. Także możemy sobie skonfigurować tylko taką konfigurację włączonych elementów, jaką potrzebujemy w tym archiwum. To trwa około 1,5 minuty, tak Krzysztof? Mniej więcej, 1,5 minuty konfiguracja jest ustalona. Po prostu musimy podnieść systemy wewnętrzne. Co jest grane? A, to. Jeszcze nie. To jest, proszę Państwa, tak, że jeżeli zaś od archiwum nic nie chcemy, czyli nie dokonujemy nic, żadnej operacji, to ono jest wyłączone i wstawimy amperomierz, to będzie to dokładnie zero, z dokładnością dato amper. Natomiast jeżeli coś chcemy od archiwum, to dopiero wtedy ustalamy jego konfigurację w zasobnikach, jaka ma być włączona. I wtedy dokonujemy albo zapisu, albo odczytu z archiwum, albo jakakolwiek czynność serwisowa. To są tylko trzy kategorie czynności, które można zasobnikiem wykonać. Jak Państwo już się zauważyli, ten mechanizm, co to tak działa słabo, ten mechanizm, co jest? Ten mechanizm został opatentowany przeze mnie, to już jest nadany patent amerykański, także to jest konstrukcja opatentowana. Drugą cechą tego archiwum jest utrzymanie stanu zapisu. Przez te ileś lat trzeba ten stan zapisu utrzymać. Zazwyczaj to dzieje się tak, że jeżeli coś zapiszemy na nośnikach, to te nośniki albo się rozwarstwią, albo się ulegną jakiejś degradacji. Ale w zasadzie możemy podzielić na dwa typy degradacji zapisów, mianowicie odwracalny i nieodwracalny. Jeżeli na przykład nośnik skoroduje, czy się rozwarstwi, no to oczywiście ten proces jest nieodwracalny, to już jest do wyrzucenia cały nośnik, na przykład twardy dysk. Jeśli skoroduje albo wyschnie w nim smar, no to już jest do wyrzucenia. Tak? Natomiast jeżeli on jest jeszcze czynny, całkowicie w dobrym stanie technicznym, to zazwyczaj mamy do czynienia z tak zwanym demagnetyzacją samoistną. Myśmy to z Krzysztofem bardzo dokładnie zbadali ten proces, ponieważ on się wiąże z tak zwanym twierdzeniem Shannona o limitach. To jest związane z tak zwanym, to jest związane z kodowaniem korekcyjnym. I zadałem sobie pytanie, jeżeli wezmę dysk twardy typu USB, nagram na tym zdjęcia rodzinne, filmy rodzinne, położę na 50 lat na półkę, to czy będę mógł to odczytać po 50 latach? Z danych, które dostałem z firmy Seagate oraz z danych dostępnych o tak zwanym słynnym proszku BFE, który jest stosowany pod proszek superparamagnetyczny do budowy warstwy nośnej w dyskach czy w taśmach, zrobiłem przymiarkę, ile tego w rzeczywistości jest. Musiałbym dołożyć mniej więcej 95% kodów korekcyjnych na 5% rzeczywistych danych. Dopiero wtedy po 50 latach teoretycznie mógłbym to odczytać, tak? Tak wynika to mniej więcej z danych. Jeżeli tego nie zrobię, to oczywiście nie będzie możliwe odczytać. Nie będzie możliwe odczytać. To się bardzo często zdarza, na przykład w polskim radiu. Największy problem nie jest z taśmami analogowymi, proszę Państwa. Największy problem jest z datami. One po 10 latach po prostu są nieczytelne, przechowane. Więc żeby to miało miejsce sensowne, to ja mówię, to będę tak. Te konstrukcje, które tutaj są wszystkie dziadowskie oczywiście, ale nie ma innych na razie. Dopóki używamy pamięci komórkowych, te konstrukcje niestety muszą takie być. I to mamy trzy takie konstrukcje ochronne. Pierwsze to jest tak zwany scrubbing, czyli szorowanie błędów. To zazwyczaj jest również stosowane w dużych pamięciach operacyjnych, w superkomputerach, gdzie tam powiedzmy są terabajty pamięci operacyjnej, więc to chłonie jak gąbka powiedzmy cząstki z wiatru słonecznego naładowane, więc ta komórka może być po prostu stracić odpowiednią wartość.
albo też w macierzach transakcyjnych. Tego typu, powiedzmy, takich już high-endowych macierzach transakcyjnych, gdzie tego typu procesy są wmontowane. Szorowanie polega głównie na tym, że jeżeli zostanie zauważony błąd na jakimś sektorze, sektor jest pobrany, błąd jest skorygowany i z powrotem jest nagrany. Także tylko i wyłącznie dotyczy to tych sektorów, w których zauważono błędy. Natomiast drugi proces to jest proces migracji danych. Ten pewnie Państwu jest znany, że co 3 lata przychodzi przedstawiciel znanej firmy i mówi, to wasz sprzęt się zestarzał, już też moralnie się zestarzał, tylko w tym momencie przenieśmy to na nowy sprzęt, co macie nagrane, będzie trochę ciaśniej, bo to są większe, prawda, pojemności przy mniejszej objętości. No i tak to się dzieje, że migrujemy, ale to niestety jest proces dosyć kosztowny, co za chwilę Państwu pokażę. Trzeci proces, ostatni, to jest regeneracja stanu zapisu. To jest trochę podobne do tego samego przypadku, jakim jest scrubbing, ale dotyczy każdego sektora, praktycznie każdej komórki. Niezależnie w jakim ona stanie się znajduje, mija resurs techniczny przechowywania danych 3 do 5 lat. Jeżeli to są na przykład nośniki magnetyczne, wtedy wyjmujemy każdy sektor i z powrotem go zapisujemy. Ponownie. I w tym momencie dokonaliśmy już pełnej regeneracji stanu zapisu. I ten proces dzieje się automatycznie w naszym archiwum. Oczywiście, ojej, co to jest? Ten proces też został przeze mnie opatentowany. Tutaj jest jeden z tych patentów, patent amerykański. I ostatni proces to jest brakowanie. Brakowanie to jest tak proces, jest to proces składania, typowy proces w archiwach, to znaczy jakiś zasób idzie do zniszczenia. Tylko są dwie czynności w archiwum wykonywane. Brakowanie, czyli wskazujemy, który zasób ma być zniszczony dokładnie który, a dopiero czynność techniczna, druga to jest kasowanie tego zasobu. Te dwie czynności są połączone. U nas brakowanie i kasowanie nie może wykonać jedna osoba, muszą wykonać dwie osoby. Bo gdyby jedna osoba zwariowała na przykład i powiedziała, niestety to wszystko już jest w Piśmie Świętym zapisane, nie ma co tego trzymać, no to założymy to. Tak nie może być. Dopiero jedna osoba mu wskazuje, administrator wskazuje, to ma być skasowane i przychodzi serwisant techniczny i serwisant techniczny 40-krotnie nagrywa w to miejsce, w którym był plik, w tych sektorach, w których znajdował się plik, nagrywa 40-krotnie patent. No bo żeby po prostu piątek z podsoboty nie wychodził, to znane historie są, że po jednokrotnym skasowaniu można jeszcze odczytać. Po 30 razach już nie można. Ojej, skoczy, tylko spokój, nasz projekt techniczny jest dosyć dokładnie zdokumentowany. Dokumentacja jest do dowolnego poziomu, praktycznie do każdego poziomu. Ja tylko mogę tutaj dodać dwie rzeczy, to znaczy tego się nie da włączyć, jeżeli temperatura będzie niewłaściwa. Jeżeli na przykład temperatura poniżej będzie 12 stopni Celsjusza, to zasób niestety nie włączyć. Jeżeli będzie powyżej 40 stopni, tam 45, chyba to się włączą wiatraki. Poza tym jeszcze jedna jest rzecz, którą wyłączyliśmy, bo niektórzy zarzucają to. No tak, ale tam w środku mogą być na przykład elementy, które mają krótki resurs. A to ma działać 50 lat, tak? Co to jest krótki resurs? Na przykład kondensator elektrolityczny. Elektrolit wyschnie, kondensator przestaje działać, no i nam się wszystko zepsuje. Tak nie jest, mianowicie wszystkie kondensatory tego typu zostały wycofane do bloków zasilania i tutaj można je wymienić z całymi blokami lub same kondensatory. Natomiast przy wszystkich pozostałych elementach to bardzo dokładnie, żeśmy to odśledzili, te wszystkie kondensatory elektrolityczne są po prostu wyrzucone, zastąpione tam na lody. To trochę podwyższa cenę oczywiście samej konstrukcji, ale nie bardzo. Nasza konfiguracja, tu nazywam dwie konfiguracje, mamy A i B. Ta konfiguracja to jest 30 zasobników, 30 serwerów, w zasadzie 30 serwerów wstawione do jednego słupka 19-calowego, zwanego raka. Tylko jedyna rzecz, która działa, to oczywiście ciągle działa, to jest serwer kolegi zleceń, bo on tutaj musi przyjmować te zlecenia, więc musi być cały czas aktywny, a reszta nie działa. Tych zasobników można do serwera kolegi zleceń obsłużyć przez serwer kolegi zleceń, można podłączyć do 10 tysięcy takich słupków. Po 30 węzłów w słupku, po 10 dysków w węźle daje nam 300 dysków na jeden słupek. Podkreślam, to nie jest macierz, to jest sieć danych. Jeszcze drobna uwaga, co to jest głębokość archiwum, bo zawsze się mówi archiwum głębokie, ale co to jest parametr głębokości archiwum? Ja to może wyjaśnię na najprostszym przykładzie.
a mianowicie w przykładzie archiwum zbiorów programowych Telewizji Polskiej. A mianowicie w Telewizji Polskiej jest około 680 tysięcy nośników zgromadzonych. To zajmuje ponad 50 km. Jak się tam wejdzie, to piękny widok, co pod horyzont. Nie no, pod horyzont nie, ale to mnóstwo półek. I tam są najprzeróżniejsze nośniki. Ja zapytałem kolegów z archiwum, ile oni dziennie tych nośników używa. Około 150. Więc głębokość będzie 680 podzielić przez 150. Czyli mamy ponad 2,5 tysiąca głębokość. Nasza głębokość wynosi 3 dla pojedynczego słupka. Czyli możemy włączyć 10 węzłów jednocześnie na 30. A dlaczego tak możemy zrobić? A to dlatego, że mam ograniczenie prądowe, bo nasz zasobnik, jeden taki zasobnik, jeden stojak pobiera maksymalnie około 1 kW. A w normalnym trybie roboczym od 150 W do 400, między 150 a 400 W. Natomiast generalnie możemy włączyć go w trybie technicznym do kilowata. No i co to daje? Czajnik na wodę do gotowania, prawda? Ubiera znacznie większość. Chodzi też o chłodzenie. Chodzi o to, żeby też to nie emitować zbyt dużo. Chyba się zła, że miało konieczność chłodzenia. Także za chwilę powiemy jeszcze o tym. Jeszcze jest druga konfiguracja, której nie będę omawiał. To jest konfiguracja, w którym jest 254 węzły włączone w jednym module takim, ale tego akurat nie mamy zbudowanego, jest głębokość 25. Takie coś można zrobić, ale to nie jest zimplementowane w tej chwili technicznie. Znaczy nie mamy obiektu, fizycznego obiektu, w którym byśmy to umiejscowili, ale jest to możliwe do skonfigurowania. Tak mniej więcej wygląda jeden moduł. Jest to 19 cali pudełko o wysokości 3U, czyli około 13,5 cm i głębokości około 27 cm. A tak to wygląda, proszę Państwa, już w wykonaniu technicznym, czyli już w technologicznym wykonaniu. Jest 5 dysków ze strony prawej, 5 dysków ze strony lewej. Tu znajduje się kontroler PC-towy, tak zwany embedded na procesorze Atom zbudowany. Tu znajduje się, w tym miejscu znajduje się inteligentny zasilacz. Tak to wygląda w laboratorium jeszcze od strony od frontu. Tutaj Państwo widzicie, są minimalne konfiguracje, te w tej chwili wykonane, to znaczy trzy węzły są tylko włożone. Musi być trzy węzły wkładać, dlatego że to wynika z tak zwanego reliability modelu, czy modelu wiarygodności, że musimy robić trzy kopie. Wtedy mamy poziom bezpieczeństwa mniej więcej około 10 do 3 razy większy, bo 10 do 3 spada prawdopodobieństwo, tak? Uszkodzenie. Częstość uszkodzeń spada 1000-krotnie, że damy trzy kopie. Oczywiście możemy zwiększyć tutaj też ilość kopii, na przykład do 7 maksymalnie tych jest ustawione, ale nie proponujemy, żeby zmniejszyć ilość kopii. Chyba że ktoś się uprze, bo to już jest archiwum na 10 lat, to wtedy możemy zaryzykować i dwie kopie włożyć. Tak wygląda to w backplane. To wszystko zostało zaprojektowane i ztechnologizowane w Warszawie. I wykonane tutaj u nas w Warszawie. To działa. Działające. To można przyjść i zobaczyć tutaj do kolegi Krzysztofa. Zaproszenia proszę kierować. Można się tym pobawić, można włożyć, można nawet stawić. To ile wiem, to Krzysztof jest cały czas wystawiony do sieci, także można adres podać i Państwo możecie się tym pobawić po prostu z nami. Ale to jeszcze za chwilę, jak to zrobić. A tak wygląda to na testach już było. Tak wygląda to w rzeczywistości. To jest tylko fragment, bo oczywiście myśleliśmy tutaj, ponieważ to wozimy, więc musieliśmy sobie trochę to obciąć od góry, bo się do windy nie mieściło, ale to jest taki pokazowy posąg. Ale jedna rzecz jest ważna, którą chciałem zwrócić uwagę, tutaj specjalnie to zdjęcie wybrałem, jest tasiemka. Mianowicie nie można zdalnie dostać się do tego zasobnika przez żadne porty SSH, przez żadne telnety i tym podobne rzeczy. To jest niemożliwe, to jest wszystko zablokowane, nie można się dostać. Natomiast, żeby się dostać do środka, to tylko może zrobić tą czynność serwisant. Mianowicie musi mieć tasiemkę z grafiką, podłączyć się terminalem bezpośrednio do konkretnego elementu, który chce serwisować. OK. Jeszcze jedna ważna rzecz. Tutaj to jest o pojemnościach, to widać, ale jedna ważna rzecz. Ten zasobnik waży około 200 kg, więc jeżeli nawet dysponujemy halą typu Lipsk, powiedzmy, do ustawienia musi mieć podłogi lanej, betonowej, ze słupami w środku, to mniej więcej jest to około, ta podłoga to jest około powyżej 250 kg ma nośność, więc spokojnie można ten zasobnik ustawić na podłogach
typowych, nawet typu hali lipskie, tak jak to jest to w budynkach telewizyjnych. Na Woronicze. Ja to podkreślam, bo to stamtąd się wywodzi, dlatego ja często to podkreślam, że z Woronicza, bo to były projekty, które kiedyś były robione na potrzeby telewizyjne, nigdy nie dokończone oczywiście, ale to jest inna historia, nie chcę opowiadać. To jest, proszę Państwa, piękna serwerownia Wiuta. Oczywiście ten zasobnik tam się zmieści, ale on takiego pałacu pięknego nie potrzebuje żadnych dodatków. On jest tak zaprojektowany, że się nie może zapalić. Nie ma możliwości, żeby on się zapalił. To jest budowane Pindaster Standard. Pindaster Standard się robi tak, żeby się na pewno nie zapaliło. To nie jest telewizor radziecki, to nie jest mainframe IBM-owski, który może się zapalić, dlatego trzeba tier 1, tier 2 i tak dalej. Standardy różne stosować nie potrzebne. Nie Samsung S7. Można wstawiać to do zwykłego, można ten zasobnik wstawić do zwykłego biura i on się świetnie czuje, tak jak każdy PC. W biurze będzie naprawdę bardzo dobrze się czuł. Można też wstawić go do pudełka, do kontenera i też będzie się świetnie czuł, do typowego kontenera telekomunikacyjnego. Tutaj wejdzie mniej więcej około 50 petabajtów. Krzysztof, ktoś ma źle napisane, co powinien zużyć. No ale rozumiem, że to chodzi o petabajty. Nie piko, tylko peta. No, nie piko, tak, peta. Nie piko bajki, peta bajki. Tutaj Krzysztof przygotował dla Państwa specjalną tabelkę, żeby porównać, ile to kosztuje między innymi na systemach adaptowanych, a ile na archiwum. Archiwum, a ile na systemach adaptowanych, bo wszelkiego rodzaju zasobniki taśmowe, to już jest demodé, to już jest starość, nie wiem po co to się kładzie w ogóle, to ma MTB 20 tysięcy godzin, a dysk taki, który kupimy tam, nie wiem, na bazarze czy w sklepie, ma ponad milion godzin, więc w tym czasie uszkodzi nam się 50 razy więcej taśm razem z tym, z napędem, prawda, czyli zanim uszkodzi nam się dysk, no to nie ma sensu. Ale widać wyraźnie, że ten zasobnik na 1 petabajt mniej więcej kosztuje, ten zasobnik, żeby 1 petabajt do niego zmieścić, to jest około 152 tysiące dolarów. Natomiast ten zasobnik teoretycznie zbudowany, to nie jest wszystko, bo to tylko sam zasobnik. Ale tu brakuje jeszcze sieci SAN, brakuje jeszcze, prawda, mainframe'a jeszcze brakuje. To jest na 45 lat oczywiście. Tak. To jest na 45 lat policzone. To jest na 45 lat, czyli z regeneracjami, ze wszystkimi migracjami jest policzone i tak dalej. I to wychodzi tutaj 12 razy mniej więcej więcej. A oczywiście w przypadku macierzy heavy duty, tutaj napisałem low-endowej, to jeszcze więcej to wychodzi. Także to jest stosunkowo tania konstrukcja. Jest od razu przewidziana, najtańsza z tych wszystkich, jest od razu przewidziana do wpięcia i nie potrzeba do tego dobudowywać żadnych storage area network, nic takiego nie potrzeba, tylko dwa gniazdka ethernetowe wystarczy, to wszystko, nic więcej nie potrzeba. Na razie jest to wersji, ten nasz jest w wersji 1 gigabitowej, jeżeli chodzi o komunikację z buforem, ale jest już zaprojektowany, także jeszcze nie wiem, czy wykonamy, muszę zapytać kolegów, czy robili takie próby właśnie z 10. Także troszeczkę szybciej. 10 to oznacza mniej więcej 7 gigabitów na sekundę. Oprogramowanie. Proszę Państwa, ja nie pytam, jakie są dokumenty, jaką one mają treść w środku, czy one są sformatowane, czy są niesformatowane, to mnie nie interesuje. Ja tylko mogę powiedzieć, że przechowujemy wszelkiego rodzaju pliki. Nie może być to rzecz zapisana cyfrowa, ale bez jak to nazwałem, bezpostaciowa. Rzecz bezpostaciowa. Na przykład CD audio jest nagraniem bezpostaciowym. To nie jest plik. Trzeba to zripować do pliku, żeby na MP3 z tego tak ładno zrobić. Tak? To samo jest z datą, to samo jest z betacamem cyfrowym i z wszelkiego rodzaju innymi taśmami, tak? Gdzie mamy zapis PCM-u tak naprawdę bezpośredni, czyli sygnał jest cyfrowy zapisywany bezpośrednio. U nas jest to plik. Z tym, że jest drobne ograniczenie, ale to ono nie ma żadnego znaczenia. Mianowicie te pliki mają pewną wielkość ograniczoną, ponieważ to w tej chwili to wynosi 50 GB, tak, ale to można przestawić od 10, można wyżej ustawić, żeby wielkość plików jednostkowa, która jest spełniana, była powiedzmy w tym zakresie ustawiona. Nie można w dół, ale w górę można. Czyli startując od 10 GB można ustawić tam 100, 150 i tam to ile chce, żeby się tylko na dysku to zmieściło, ale dlaczego to nie ma znaczenia? Dlatego, że po prostu duży plik, jeśli występuje, można go po prostu pokroić na kawałki. To się nazywa rozkład na czanki pliku. To praktycznie jest automatyczny proces, więc to nie jest istotne. Zresztą w naszej aplikacji coś takiego jest zbudowane, także to nie jest problem, żeby coś takiego zastosować w praktyce.
Następna kwestia. Nasz system operacyjny to jest tak naprawdę operacyjny, wirtualny system operacyjny dla sieci danych. Otóż mieliśmy do wyboru trzy możliwości. Jedno, złożyć coś z gotowych elementów, tam z FTP serwerów, z CURL biblioteki, z tego typu rzeczy. Jak ja siadłem do tego i zacząłem kombinować, jak to miałoby wyglądać, to się okazało, że to taka kupa roboty jest, że to szkoda było zachodu. Poza tym jeszcze się wymieniają kolejne wersje, jedna z drugą. Dwa samce, nie da się tego po prostu pożenić. No i kłopot mi się zaczyna. Jeśli już udaje. Nawet XXI wiek. Ale to się nie da niestety zrobić tak prosto. Więc były do wyboru następne dwie możliwości. Mianowicie było do wyboru jeszcze napisać język programowania wysokiego poziomu, który będzie z jednego miejsca, prawda, obsługiwał, tak jak to ma miejsce na przykład w takim projekcie Claytronics. Nie wiem, czy Państwo znacie, to jest programowalna materia. I tam jest właśnie taki język, ale w rzeczywistości ten projekt przeszedł już na cele wojskowe, więc to jest do sterowania tam łodziami, podwodnymi dronami, innymi rzeczami. To sobie generał siedzi, program ma napisany do pola walki, a tamte już sobie gadają między sobą urządzenia i one odpowiednio się zachowują, podobnie jak stado termitów, powiedzmy. Sam jeden termit jest bardzo głupi, ale już w stadzie to pobuduje bardzo ciekawy obiekt. Bardzo ciekawy obiekt i burznik, prawda? I tak samo była taka możliwość, ale myśmy wybrali jednak system operacyjny, wirtualny system operacyjny, żeby obsługiwał sieć danych. Okej, ponieważ mamy mało czasu, więc jedziemy dalej. Dodatkowo mamy dobudowanych jeszcze dwóch klientów do komunikacji z tym systemem. Oni są w tej chwili ci klienci, tak naprawdę z oprogramowania, są skompilowani na Linuxa dowolnego i na Windows. Co to robi? Proszę Państwa, klienci są odpowiednio zabezpieczeni. Można powiedzieć, że są zabezpieczeni na medal. Ta konstrukcja to jest naprawdę na medal Turinga, żeby można potem było nosić z godnością i honorem, prawda? No bo to za takie rzeczy medal dają, tak? Za zabezpieczenie. W rzeczywistości jest to zabezpieczenie bardzo, bardzo ścisłe, komunikacyjne, a mianowicie ja nie mogę mówić o szczegółach, ale mogę tylko tyle powiedzieć, bo to się oczywiście nie objawia. To zabezpieczenie polega na tym, że tak naprawdę to są jak gdyby, jeżeli patrzymy na serwer, na klienta, tak jak gdyby dwa stany splątane, tylko splątane przez czas. Czyli klucz jest cały czas przy każdej nowej sesji generowany nowy klucz długości tekstu, który jest przesyłany lub długości pliku, który jest przesyłany, bo to nie musi być plik tekstowy. Czyli spełnia twierdzenie Shannona z roku 1940, tak? No ile pamiętam, chyba w tym roku to twierdzenie stało wydane. Ponadto, ponieważ można szyfraturę ustawić albo na schowaniu liczby, tak? Jak to ma miejsce w szyfrowaniu RSA, ewentualnie na schowaniu metody. My wybraliśmy jedno i drugie jest w środku wbudowane. Czyli liczba i metoda jest schowana. Liczbę oczywiście tracimy, ale metoda zostaje. Żeby metody nie można było odkryć, to tutaj klient jest tak naprawdę zbudowany z trzech zanurzonych w sobie maszyn wirtualnych. Więc pytałem kolegów od Reverse Engineering, stwierdzili, że to nie do zrobienia, żeby to z powrotem odtworzyć, co to, jak to działa. Więc to kilkaset lat trzeba było na to poświęcić, jednego życia zabrać. Więc to jest dosyć dobre zabezpieczenie. Wszędzie u nas są query stringi używane, czyli w Linuxie, jeśli ktoś z Państwa programuje, kto z Państwa programuje, tak jestem ciekawy, na poziomie kernela? A. Więc w Linuxie są używane, pewnie się nie pomylę, cztery sposoby reprezentacji danych. To są listy, kolejki, FIFO, klucz wartość i drzewa binarne, tak? Chyba nie ma. Nie wiem, czy cztery, ale te cztery. Chyba cztery wymieniłem. To natomiast jest typowy klucz wartość zapis, czyli tak zwany query string, inaczej to, co wysyłamy do serwera internetem. Więc to jest obowiązujące wszędzie. Wszędzie, w tym się posługujemy wszędzie. Nie jakimś tam zapisem, powiedzmy listami, czymś takim, czy XML-em. XML to jest starość, no ja nie wiem, po co to jest w ogóle pakowane. Ja się dziwię. Jak zobaczę XML, to po prostu mówię, to jest dekoracyjny bardzo zapis, pochodzący z lat 70. i wziął się stąd, że były bazy danych. Była baza danych w hurtowni, była baza danych w sklepie.
i obie bazy danych ze sobą nie rozmawiały. I trzeba było wymyślić metodę pośrednią. Wymyślono metodę pośrednią, był to XGMEL. XGMEL się okazał Dukitu, no więc zrobiono z tego skrót i wyszły dwie takie strukturki, jedna HTML, ta jeszcze jest OK, bo jest sztywna, XML. Ale XML trzeba zrobić nie tak, tylko sam XML, bo jeszcze do tego trzeba DTT zrobić, czy dokumenty PDF-y niszy, i do tego trzeba jeszcze słowni zrobić, czy trzy elementy zrobić. Jak się któryś zgubi, no to nie wiemy, co jest zapisane w środku. To jest dekoracyjna struktura. U nas tego nie ma, bo u nas tylko jest słownik. Czyli jak się zgubi, to coś mniej się zgubi. Dlatego ja nie polecam XML-a. To jest naprawdę dekoracja. To jest dziwne, ja patrzę na to, tam nie rozumiem w ogóle, co widzę. Jako konstruktor tego po prostu bym nie użył nigdy. A HL7? HL7 to też jest starość. A skąd się to wzięło? Od siódmej warstwy modelu OSI. Kto teraz stosuje model OSI? Nikt. Jest wszystko TCP/IP, a to jest czterowarstwowy model. Więc gdzie ta siódma warstwa jest? Wszędzie. W nieskończoności, proszę pana, w nieskończoności. Wszystkie skróty, które używamy teraz praktycznie, to jest właśnie warstwa siódma. Tak naprawdę nasz system jest zbudowany, wisi na warstwie Linuxowej, to jest napęd, który steruje siecią, to znaczy sprzętem wewnętrznym. Nad tym wisi nasz system wirtualny, a nad nim jeszcze nasza komunikacja wisi. Ta komunikacja jest przez nas zabezpieczona, także wszystkie demony, które obsługują komunikację na poziomie warstwy Linux, nie działają. Przejmuje to nasza warstwa. Kolejna kwestia. Tak jak powiedziałem, to jest wyjątko serwer kolegi zleceń, żeby zilustrować. 10 tysięcy archiwów wirtualnych można zrobić, czyli na przykład 10 tysięcy zasobników, na nich położyć 10 tysięcy archiwów wirtualnych. Można to zrobić tak, że na jednym wziąć kilka, położyć archiwów wirtualnych, tak jak partycje się robi na dysku i potem przeciągnąć w zależności od potrzeb na kolejne zasobniki. To jest taka dynamiczna partycja. W dysku tego nie można zrobić, bo po prostu się nie da. Wiem, muszę kończyć. Poza tym można włożyć 10 milionów tak zwanych kont depozytowych. Każdy plik w jednym archiwum wirtualnym, 10 milionów kont depozytowych. W jednym archiwum, chodzi o to, że pliki są oznaczane też flagami. Jeżeli jest flaga private, są wszystkie dostępne, to znaczy public, to są wszystkie dostępne dla uczestników archiwum, zapisane w archiwum. Ten plik jest dostępny dla wszystkich. Jeśli jest private, jest dostępny tylko i wyłącznie dla właściciela pliku, czyli dla właściciela konta depozytowego, plus przyjaciół, których może dołączyć. Ewentualnie, jeśli jest to szpital, może administrator zdefiniować grupę OL, która jest grupą przyjaciół zwanych lekarzami, tak, którzy mają mieć wgląd do tych dokumentów. A confidential plik, jak jest oznaczony, to jest typowa skrytka bankowa, czyli jest klucz mój i klucz, jak Państwo na filmach widzicie, i klucz urzędnika, tak, bankowego. No i trzeba dwa klucze włożyć i przekręcić, żeby można było tą skrytkę pobrać. No w środku to nie będę tłumaczył, jak to działa, w każdym razie jest to nasycone demonami, to jest bardzo demonizowany system, to nie jest aplikacja jednorodna, czy też raczej napisana w stylu tak zwanego mikrokernela, a nie napisana w stylu monolitycznego jądra, tak? I to są w zasadzie wszystko działające, działające, powiedzmy, obiekty drugiego rodzaju, tak? Czy demony, zdemonizowane. Tak, wykorzystujemy też takie technologie jak samoprogramujące procesory tam, i demony, które są awatarami tak naprawdę obsługi poszczególnych urządzeń, które w środku mamy. No i dochodzę teraz do klucz. Aha, jeszcze metrycie. Żeby nie budować specyficznego file systemu, zbudowany został system archiwizacji. W systemie archiwizacji są metryczki. Dzięki temu uwalniamy się od tego niskiego poziomu, bo najpierw chciałem napisać jeszcze tak zwany mechanizm RAW, tak? File system, żeby RAW był zapis, czyli surowy, ale niestety to parę miesięcy by się zeszło do uruchomienia tego, że darowałem sobie ten mechanizm zupełności wystarczający i możemy mieć sformatowane dyski w EXT 3, EXT 4 czy XFS-ie. Czy jakim tam lubimy, aby nie w MTFS-ie, bo wtedy niestety w MTFS-ie problem jest zawsze z boot sektorami. Master boot rekordami. Jak to się zgubi, to już wszystko leży i piczy. W tym problemów nie ma. No, nie byłby to system operacyjny, gdyby nie można było puścić aplikacji w środku. To są roboty programowe, które można w środku zapuszczać w tego archiwum.
na konkretnych węzłach. Są roboty typu R i typu U. Jak sama nazwa wskazuje, to jest root roboty, czyli pracują z UID-em równym 0 i tylko jest jeden taki robot, mianowicie regeneracja. Natomiast to są bardzo hurtowane, jak to się mówi, w klatkach siedzące roboty, także one nie mogą zniszczyć zasobu, ale mogą różne rzeczy zrobić. Przede wszystkim na przykład do zbierania statystyk w systemach rozproszonych. Wyniki czy poddane działalności robotów są zapisywane tylko do bufora, nie są zapisywane, nie są archiwizowane. Bufor ma danych tekstowych. Ja proponuję, żeby przejść z tych wszystkich XML-ów, w szczególności kiedy mamy długoterminowe przechowywanie danych, bo nie ma gwarancji, że za 5 lat to nie będzie nowy XML, wersja trzecia i wersja druga już nie będzie, nie da się pożenić z wersją trzecią, tak jak pierwszy i z drugim się nie da pożenić. To jest bardzo trudne do pożenienia, tak? Więc stwierdziliśmy z Krzysztofem, że prościej jednak to wszystko zapisać w jednolitym formacie, w formacie technicznym, z którego będziemy mogli, tak, po pierwsze, łatwość będziemy mieli z wyprodukowania robotów programowych, bo z XML-a wyprodukowania jakiegokolwiek robota programowego to jest napisanie parsera. Jak się napisze parser, to beczkę soli można zjeść, bo to kupa robotów. U nas, w zasadzie Państwu pokażę za chwilę, to jest w zasadzie kilkanaście minut roboty dla studentów, żeby coś takiego obsłużyć. No i oczywiście uzyskujemy też modularną budowę robotów programowych, tak? Po to, to zrobiliśmy. Jak Państwo widzicie, zapisujemy po prostu też wszystko w query stringu i proponujemy przepisać na klucz wartość. Każdą daną oznaczyć kluczem i wartością, do tego potrzebny jest tylko słownik i łatwość mamy późniejszej obróbki i konwertowania tego na przykład na HTML, czy bezpośrednio do bitmapy, czy renderowania do bitmapy. Jeżeli będziemy dokładać przy tej konwersji na przykład jakieś znaki wodne czy steganografię ilustrującą, czyje to jest, kto to naprawdę, jakie archiwum to wyprodukowało. No i oczywiście poddane sobie lądują tam, gdzie poprzednio Państwu pokazywałem. Czym jest query string? Query string jest w istocie rzeczy wektorem. No, zapis w formie diragowskiej mówi tam, że operator działa na wektor, dostajemy nowy wektor. Tutaj tak samo, zróbmy na przykład wektor rzutowania, tak? Typowy w mechanice kwantowej. Znacie Państwo mechanikę kwantową? Nie, bo szkoda. Wektor rzutowania, to znaczy chcemy wybrać, chcemy spod konkretnego klucza konkretną wartość. Na przykład K3, robimy rzutowanie, jaka jest wartość? 0,3, dostajemy 0,3 wartość, tak? Bardzo szybko to możemy zrobić. To z baz danych praktycznie jest nie do wyciągnięcia. W polskim radiu jest baza danych, która coś takiego robi, znaczy nie baza danych, tylko aplikacja na tym wisząca musi pobrać. Oczywiście SQL, trzeba do niej to pobrać, włożyć bazę danych, potem to trzeba tam wszystko ze statystyki, jeszcze dodatkowa aplikacja i tak powiedzmy dzienny urobek, ponad, jeszcze tam policzy, ale tygodniowy to już niestety się zawiesza. A dlaczego? No bo gdzieś ktoś zwolnił pamięci. I ta pamięć po prostu póki nie zwolnił, po prostu malowka, tak? A znaleźć coś takiego, to beczkę soli zjeść, od razu mogę Państwu powiedzieć. Są oczywiście aplikacje, które pozwalają ustalić, gdzie to jest, ale potem się okazuje, że to wszystko się rozjeżdża. Tutaj tego problemu nie. A to jest właśnie operator rzutowy napisany w języku C. To jest kilkanaście linijek. To jest tak szkolnie napisane specjalnie, żeby tam dzisiejszy przykład, bo oczywiście jakbym to chciał bardziej skoncentrować, to jest kilkanaście linijek, operator rzutowy. Prostota, prostota, jeszcze raz prostota, tego się nie da zepsuć. A jak potem sobie to będziemy dekorować, czy tak, czy siak, czy owak, to już jest jak gdyby powiedzmy kwestia krawców i szewców. Wyprowadzanie danych. Ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć. Wprowadzanie i wyprowadzanie danych. Mamy te EDM-y. Ile tam formatów u Pana jest? 23 już jest, czy jeszcze więcej? Ostatnio byłem przy prawym kolanie, a przy lewym jeszcze nie było formatki. Jakbym sobie zdać ostatnio. O co pan, formatki, bo lekarze mają formatki do wypisywania, tak? Dokumenty, no tam powiedzmy ten kardiolog ma swoje, neurolog ma swoje, a lekarz od kolan ma od jednego, od drugiego kolana odrębną formatkę. Formatek? To do wpisywania dokumentów, te kształty, dekoracje wszystkie. Tak jak mówiłem, te dokumenty nie są z nie ma katalogu zamkniętego. Ale na razie było 23, jak pamiętam. Ty, które CSIOZ opracował jako dokumenty CDA, 23. No to 23. A to jeszcze będzie chyba więcej, tak? O 0. Nie zamknięty? Nie zamknięty. Tak, to co Państwu pokażę, co ja proponuję, żeby zrobić. Niech sobie lekarze piszą jak chcą.
dołączamy pliki pomiarowe. Pliki pomiarowe schodzą z urządzeń pomiarowych. W różnym formacie, DIACOM. A w jakim formacie schodzi EEG, EKG? Czyste PCM-y, proszę pana, żaden DIACOM. A jak wchodzi plik na przykład z 56 markerów genetycznych robionych? To są teksty. A, B, C, A, C, T, D, tak? Cztery, tak, w różnych kombinacjach. Tego jest około od 3 do 6 GB, a pełny genotyp to jest około 1,5 TB. A jak schodzą pliki, na przykład, które są robione z obserwacji epileptyków? To są wysoko rozdzielcze obrazy, to jest po prostu kamera HD lub Ultra HD w tej chwili postawiona i przez 24 godziny jest pacjent obserwowany. Czy on ma jakieś tam tiki nerwowe, czy coś takiego, tam się z nim nie dzieje, tak? Tylko lekarz nie jest w stanie obserwować. To jest umieszczanie w pokoju obserwacyjnym, to w jakim formacie będzie obserwacja? Ja też nie wdaję komu. No to niekoniecznie jest dokumentacja medyczna. To jest coś, co służy do wytworzenia dokumentacji medycznej z obserwacji. Ale to załączamy do dokumentacji medycznej, bo samopis nam może nie wystarczyć. Jeżeli lekarz w tym momencie chce obejrzeć tomograf, to na ogół specjalista będzie chciał zdjęcie tomograficzne, a nie opis tego, który tam ten tomograf wykonał. Przynajmniej w moim przypadku kiedyś tak było. Ja miałem taką sytuację. Radiologii tak, natomiast to nie jest powszechne to, że te dane surowe, które służą do analizy, są archiwizowane. Tomograf to jest też pewien wynik przetworzenia danych przez urządzenie, jakim jest tomograf. I tych danych surowych się nie trzyma. Trzyma się już wynik, którym jest obraz. Tak naprawdę dokumentem medycznym jest opis dokonany przez lekarza. Czy pojęcie ma nagrodzić? Trzyma się najczęściej do celów dowodowych, natomiast nie z wszystkimi specjalizacjami tak jest. Znaczy generalnie tak jest, akurat z rodziny medycznej pochodzę, że... Okej, okay. Ale przejdźmy do dyskusji, co się zdjęcia, czyli do raw materiału, a nie... Proszę Państwa, ostatni slajd, który chciałem Państwu dzisiaj zaprezentować. No, to jest... Jest to slajd, którym bardzo go lubię. I pokażę Państwu, dlaczego go bardzo lubię. I wyjaśnię chyba wszystko. No to otwarcie. Tak, proszę Państwa, wygląda niestety szkoła polska, europejska i szkoła, która buduje skomplikowane, relacyjne bazy danych. To jest to, co jest na dole. Tak wprowadzamy dane. Tak wprowadzamy dane do Google, tak wprowadzamy dane do Apple'a. Ileż tutaj roboty jest włożone w to, żeby prosić możliwie jak najbardziej mechanizm wprowadzania, pytania i zrobienia czegokolwiek. Ja też proponuję, żeby dokumentacja medyczna była taka, jak ludzie lubią, nie tak, jak im sformatujemy i macie się tego nauczyć. Najlepiej wtedy, bo oczywiście można zrobić szkolenia, czy na Seszelach, czy w Barcelonie, no w jakichś ładnych ośrodkach, prawda? Jak wprowadzać dane do dokumentacji medycznej? Ja myślę, że powinna być to dokumentacja jak najbardziej intuicyjna i taka, która będzie po prostu łatwa w użyciu. Okej. Pominiemy podsumowanie. Dziękuję Państwu za uwagę. Thank you.